16 kwietnia premier Mateusz Morawiecki polecił Poczcie Polskiej podjęcie działań przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Na tej podstawie poczta wystąpiła do samorządów o przekazanie spisów wyborców. Premier naruszył prawo, orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd uznał, że zaskarżona decyzja rażąco naruszała zasadę legalizmu i działania zgodnego z prawem, w tym również przepisy kompetencyjne oraz miejsce. Sąd zgodził się z argumentacją Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Wyrokiem sądu zaskoczony jest rzecznik rządu Piotr Miller. Decyzja ta została podjęta w trosce o to, aby w bezpieczny sposób przeprowadzić wybory, w tym wypadku wybory w formie korespondencyjnej, które były uznawane wtedy przez wszystkie strony sceny politycznej za wybory najbardziej bezpieczne. Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria premiera czeka na uzasadnienie wyroku i wtedy zdecyduje o możliwym kroku odwoławczym. Od wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Premier musi ponieść konsekwencje, mówi przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Oczekujemy niezwłocznej dymisji premiera. To nie jest kwestia już tylko honoru, ale to jest kwestia oczywistej, elementarnej przyzwoitości. Koalicja Obywatelska ponownie złoży wniosek do prokuratury o zbadanie działań premiera w kontekście organizacji wyborów majowych. Opozycja łączy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze zmianami szykowanymi przez PiS w ostatnim projekcie ustawy covidowej. Zaproponowano w nim zmianę, zgodnie z którą urzędnik nie poniesie odpowiedzialności karnej, jeśli działa w celu przeciwdziałania COVID-19. Tu nie chodzi o żadnych urzędników, tu chodzi de facto o uchronienie dwóch najważniejszych urzędników w państwie, czyli pana premiera i wicepremiera Sasina. Mówi wiceprezes PSL Dariusz Klimczak. Tymczasem część przedsiębiorców wraz z prawnikami szykuje pozwy przeciwko państwu za skutki decyzji covidowych. Roszczenia tylko 160 przedsiębiorców opiewają na 180 milionów złotych. Część z firm słusznie domaga się odszkodowania, zauważa rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Można się było spodziewać takich skarg, dlatego że nie wszyscy dostali pomoc z tarcz. Mają problemy nadal z wykonaniem na przykład swoich zobowiązań wobec wynajmujących lokale, wobec pracowników, no że będzie to dość duży problem. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców przygotowuje negocjacje przedsiębiorców z Ministerstwem Zdrowia. Odszkodowania należą się fryzjerom i restauracjom, mówi prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Wyraźnie rząd powiedział, nie wolno prowadzić działalności, nie możesz otworzyć swojego biznesu. To tutaj wydaje mi się i myślę, że takie będzie chyba orzecznictwo sądów, te odszkodowania się należą. Premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego przepisy umożliwiające firmom zaskarżenie państwa. Premier chce zbadania konstytucyjności artykułu kodeksu cywilnego, będącego podstawą roszczeń przedsiębiorców. Chodzi o jasność przepisów, mówi rzecznik rządu. Chcemy, aby orzecznictwo sądowe w tym zakresie było spójne i do takiej spójności może dojść w sytuacji, kiedy faktycznie będzie jasne, w jaki sposób sądy mogą uchylać normy prawa niższego rzędu po to, aby takie odszkodowanie zasądzić. Według adwokat Iwony Tworzydło-Woźniak prace Trybunału Konstytucyjnego przedłużą rozpatrywanie spraw przedsiębiorców. Na pewno takie postępowanie nie ukończy się to przed sądem powszechnym. Odszkodowanie nie zakończy się wcześniej niż Trybunał zajmie stanowisko. Państwo wprowadzając ograniczenia jednocześnie wspierało polskie firmy. Z tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej do przedsiębiorców trafiło w sumie 135 miliardów złotych.